zwycięstwo 3-2 jest dobrym prognostykiem przed tym rewanżowym spotkaniem. Jak je ocenisz, to spotkanie tutaj na Podpromiu? Najważniejszy jest ten wynik 3-2 dla nas. Na pewno we Wrocławiu nie będzie łatwo. Nie chcę oceniać tego meczu, bo zrobiłyśmy parę takich niepotrzebnych błędów, bo ten mecz mógł się skończyć 3-1, ale po prostu ciężko jest gonić, bo Wrocław jest bardzo dobrym zespołem i jak mają przewagę, to po prostu ciągną ją do końca. I mówię, w końcówkach się ciężko takie po prostu mecze gra. Ja się cieszę, że wygrałyśmy 3-2 i mamy taki fajny prognostyk przed meczem we Wrocławiu. Na pewno nie będzie łatwo, ale musimy zrobić wszystko, żeby tam pojechać i wygrać. Na 3 spotkania, które rozgrywałyście w tym sezonie z Impałem Wrocław, 2 padły waszym upem, waszym zwycięstwem. To 4 również przeczuwasz, że padnie dla was, wy zwyciężycie? Co będzie, zobaczymy. Na pewno my nie składamy broni, jedziemy walczyć i ja mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Wracacie do Wrocławia, z którym chyba nie macie dobrych wspomnień, bo wiem, tam to jest ten jedyny mecz, który przegrałyście, a 2 zwycięskie były tutaj w hali Podpromia. No właśnie, dlatego mówię, teren nie będzie łatwy, ale my nie możemy na to patrzeć. My musimy pamiętać te wygrane mecze, a tak naprawdę jedziemy tam i jest tylko ten jeden mecz i jedziemy walczyć. A co będzie, zobaczymy. Czujecie, że to już jest ostatni mecz w sezonie? Jest w was taka większa mobilizacja, większa chęć zwycięstwa? Nie podchodzimy chyba w ten sposób do tego, bo tak jak dzisiaj w szatni gdzieś powiedzieliśmy, że gramy ostatni mecz w tym sezonie na Podpromiu, to wszystkie w ogóle tak i takie byłyśmy zaskoczone, bo my chcemy podchodzić do każdego meczu, jakby to był ten pierwszy, jedyny i w ogóle już następnego nie było i ja mam nadzieję, że we Wrocławiu zrobimy to samo, wyjdziemy, pokażemy z podniesioną głową i pokażemy dobrą siatkówkę. Podsumowując ten sezon w hali Podpromia, jaki on był dla ciebie, pierwszy sezon tutaj? Dla mnie chyba dobry, tak mi się wydaje. Mamy fajny zespół, fajne dziewczyny, fajny cały sztab i ogólnie fajnie chyba cały sezon wyglądał. To wydaje mi się, trzeba też ludzi z zewnątrz zapytać, jak im się to podobało, ale wydaje mi się, że pokazałyśmy kawał dobrej siatkówki. Może miałyśmy kilka wpadek, ale no takie rzeczy się zdarzają, bo pierwszy raz pracujemy tak naprawdę w tej całej czternastce. I co? Ja się bardzo cieszę i myślę, że Rzeszów też jest zadowolony. We'll be right back.